Witajcie moi drodzy w trzecim i ostatnim odcinku na temat enzymów. Mówimy o tych enzymach rzeczywiście bardzo dużo, ale to dlatego, że życie biologiczne tak naprawdę opiera się na reakcjach katalizowanych enzymatycznie. Także zrozumienie, czym enzymy są i w jaki sposób działają, tak naprawdę pozwala nam zrozumieć w ogóle, jak funkcjonuje życie biologiczne, na czym ono polega. I dzisiaj, tak jak mówiłam ostatnio, dokończymy sobie omawianie tych czynników, które wpływają na aktywność enzymów, które regulują aktywność enzymów. No bo to oczywiście nie jest tak, że wszystkie enzymy w naszych komórkach działają z taką samą prędkością przez całe nasze życie. Nie, to jest tak, że jedne enzymy są włączane, inne są wyłączane, jedne są mniej aktywne, inne bardziej i to jest stale regulowane w zależności od potrzeb komórki. I tutaj będzie punkt czwarty, ponieważ kontynuujemy punktację z tego poprzedniego odcinka. A więc następnym czynnikiem, który wpływa na aktywność enzymów, jest stężenie substratu. Stężenie substratu, czy stężenie substratów, oczywiście substratów tej reakcji, którą katalizuje dany enzym. No i logiczne jest to, że im wyższe jest to stężenie, tym szybciej zachodzi reakcja, ponieważ mamy więcej cząsteczek substratu, które mogą przereagowywać. I tak się dzieje aż do momentu osiągnięcia wysycenia wszystkich enzymów. Czyli po prostu, jeżeli zwiększamy stężenie substratu, no to w pewnym momencie już będzie tak, że wszystkie cząsteczki enzymów będą zajęte katalizowaniem reakcji. No i wtedy nawet jeżeli będziemy dodawać więcej substratu, no to szybkość reakcji już się nie zmieni, no bo mamy tylko jakąś określoną liczbę enzymów, które mogą tę reakcję katalizować. Natomiast jest tak, że szybkość katalizowania reakcji i osiągania tego punktu wysycenia, czyli tego punktu, gdzie reakcja już nie będzie zachodzić szybciej, może być różna dla różnych enzymów. I zależy ona od tak zwanego powinowactwa enzymu do substratu. Także generalna zasada jest taka, że im więcej substratu, tym szybciej zachodzi reakcja, ale ta szybkość właśnie będzie różna dla różnych enzymów i różnych substratów. No i jest to właśnie kwestia tego powinowactwa, więc powiedzmy sobie, czym ono jest. Powinowactwo w języku polskim oznacza po prostu pokrewieństwo. Także jeżeli ktoś jest z nami spowinowacony, no to oznacza tyle, że jest z nami spokrewniony. Ale w biologii i chemii to określenie oznacza trochę co innego. Powinowactwo w biologii i chemii bardziej określa to, na ile dane cząsteczki się ze sobą, w cudzysłowie, lubią. A to, czy jesteśmy z kimś spokrewnieni, no to jak pewnie wiecie, niekoniecznie się przekłada na to, że się z tą osobą lubicie. Także tutaj powinowactwo enzymu do substratu oznacza to, na ile chętnie dany substrat z danym enzymem się łączy. Na ile chętnie, na ile łatwo. To jest trochę tak, jak macie w klasie różne osoby i z niektórymi się lubicie bardziej, z niektórymi mniej. No i na przykład, jeżeli macie wykonać jakieś zadanie razem w grupach, to są osoby, z którymi chętniej się dobierzecie w parę czy w grupę. Czyli jesteście z nimi, macie jakby do nich większe powinowactwo w takim sensie biologicznym. I tak samo enzymy. Z niektórymi substratami będą się łączyć chętniej, a z innymi słabiej. Tutaj takim dobrym przykładem, znaczy to może nie jest do końca przykład na katalizę enzymatyczną, ale jest to dobry przykład na to, co oznacza pojęcie powinowactwa i te różnice w powinowactwie różnych cząsteczek do siebie. Mianowicie jak mamy hemoglobinę, no to pewnie wiecie, chociażby z podstawówki, że hemoglobina transportuje tlen. Ona łączy się nietrwale z tlenem i dzięki temu transportuje go po organizmie. Natomiast hemoglobina może się łączyć również z czadem, czyli z tlenkiem węgla i łączy, nie dość, że łączy się z nim trwale, czyli trwale cząsteczki czadu blokują hemoglobinę, to jeszcze w dodatku powinowactwo czadu do hemoglobiny jest zdecydowanie większe niż jej powinowactwo do tlenu. Dlatego czad jest tak niebezpieczny, jeżeli się znajduje w powietrzu, którym oddychamy, bo on się bardzo, bardzo łatwo łączy z hemoglobiną, więc nawet niewielkie stężenia tlenku węgla w powietrzu mogą być bardzo niebezpieczne, mogą prowadzić do zablokowania tej hemoglobiny, niedotlenienia organizmu i w rezultacie nawet do śmierci. Także myślę, że rozumiecie już, czym jest powinowactwo. I teraz jak ono się mierzy? Powinowactwo określa się, czy też się mierzy tak zwaną stałą Michaelisa i to jest taka wartość, która określa stężenie substratu, w którym reakcja osiąga połowę szybkości maksymalnej. Tutaj widzicie na tym wykresie, ten wykres jest zawsze w podręcznikach, i on przedstawia działanie dwóch enzymów. I tutaj jak widać jest jeden enzym, ten zaznaczony na zielono, i on się łączy z substratem łatwiej, dlatego szybciej osiąga, przy niższym stężeniu,
osiąga już połowę szybkości maksymalnej. Natomiast ten drugi enzym, zaznaczony na niebiesko, łączy się z substratem nieco wolniej, nieco słabiej, więc dopiero przy wyższym stężeniu osiąga tą połowę szybkości maksymalnej. Tutaj macie tą szybkość maksymalną. Jak widzicie, ta krzywa się wypłaszcza, bo w pewnym momencie nawet jak dodajecie więcej substratu, no to już te wszystkie enzymy są wysycone, to już szybciej ta reakcja nie zajdzie. Natomiast w zależności od tego, gdzie nam wypada ta połowa szybkości maksymalnej, to na tej podstawie możemy powiedzieć, jakie jest właśnie to powinowactwo enzymu do substratu, czy ono jest wysokie, czy ono jest niskie, możemy porównywać enzymy między sobą. Także podsumowując, stała Michaelisa to jest to stężenie substratu, stała Michaelisa, czyli to KM, to jest to stężenie substratu, przy którym reakcja osiąga połowę swojej szybkości maksymalnej. No i myślę, że to jest dość proste. Jeżeli powiedzmy będziecie musieli porównać dwa enzymy, wiecie, że KM jednego wynosi, nie wiem, 2, a drugiego 4, to znaczy, że ten pierwszy ma wyższe powinowactwo do substratu, ponieważ przy mniejszym stężeniu osiąga tę połowę szybkości maksymalnej. Może to się wydaje troszeczkę trudne, ale jak przeanalizujecie dokładnie ten wykres, to myślę, że jest całkiem zrozumiałe. Dobra, i teraz kolejne czynniki, czy kolejnym czynnikiem jest obecność aktywatorów i inhibitorów danego enzymu. Aktywatory i inhibitory to są takie cząsteczki, które, no właśnie, albo aktywują jakiś enzym, czyli umożliwiają albo przyspieszają jego działanie, zwiększają wydajność jego działania, a inhibitory to takie cząsteczki, które hamują działanie enzymu, zmniejszają jego aktywność. I teraz w jaki sposób działają aktywatory i inhibitory? Aktywatory mogą działać na różne sposoby i zazwyczaj działają w taki sposób, że przekształcają tak zwane proenzymy w enzymy. Proenzymy, czy albo inaczej zymogeny, to są takie jakby nieaktywne postacie enzymów. Przykładowo jak mamy pepsynę, czyli jeden z enzymów trawiennych występujący w żołądku, to jego nieaktywną formą jest pepsynogen. Te nieaktywne formy często istnieją po to, że na przykład, jeśli chodzi o enzymy trawienne, to żeby taki enzym trawienny nie trawił zawartości komórki, w której powstaje, tylko żeby działał dopiero w miejscu docelowym, czyli w tym przypadku po prostu we wnętrzu żołądka. No i często to działa na tej zasadzie, że w takim proenzymie to centrum aktywne jest właśnie zasłonięte jakimś fragmentem cząsteczki, także nie może się do tego miejsca aktywnego przyłączyć substrat. I ten aktywator po prostu odcina i usuwa ten blokujący fragment cząsteczki, no i tym sposobem enzym staje się aktywny, no bo centrum aktywne może tutaj już przyłączyć jakiś substrat. Inhibitory z kolei działają trochę podobnie, a trochę inaczej, to znaczy, jeżeli mamy przykładowo jakiś enzym, on ma swoje centrum aktywne, to centrum aktywne ma określony kształt, on pasuje do jakichś tam cząsteczek substratów, no i w normalnej sytuacji tutaj zachodzi kataliza enzymatyczna. Substraty się przyłączają do centrum aktywnego, zachodzi reakcja. Natomiast inhibitory, jednym ze sposobów działania inhibitorów, to jest to, że one po prostu blokują to centrum aktywne. Czyli mają podobny nieco kształt jak substrat, w związku z czym pasują do tego centrum aktywnego i po prostu je zajmują, w związku z czym substrat się nie może już przyłączyć. I taki rodzaj inhibicji nazywa się inhibicją kompetycyjną, dlatego że tutaj substraty konkurują, tak, jest konkurencja, czyli competition. Substraty konkurują z tymi cząsteczkami inhibitorów. Cząsteczki substratów konkurują z cząsteczkami inhibitorów o zajęcie tego centrum aktywnego. No i w tym przypadku, jeżeli zwiększamy stężenie substratu, no to to będzie przyspieszać wydajność reakcji, dlatego że po prostu te cząsteczki substratu będą wygrywać fizycznie z tymi cząsteczkami inhibitorów. Będą po prostu miały większą szansę, im więcej ich będzie, tym większą będą miały szansę, że zajmą to centrum aktywne, a nie, że zajmie je inhibitor. Także w przypadku tej inhibicji kompetycyjnej stężenie substratu ma znaczenie, ponieważ chodzi o konkurencję o centrum aktywne. Ale jest jeszcze drugi rodzaj inhibicji i to jest inhibicja allosteryczna. I ona polega na tym, że w niektórych enzymach występuje tak zwane miejsce allosteryczne i ono występuje jakby w innym miejscu enzymu niż centrum aktywne. I do tego miejsca allosterycznego może się przyłączyć inhibitor i w momencie, jak on się przyłącza, to on zmienia kształt tego centrum aktywnego. No i w momencie, gdy on zmienia kształt tego centrum aktywnego, no to ono przestaje pasować już kształtem do tych swoich substratów, więc reakcja nie może zachodzić, nie może być katalizowana. I w tej sytuacji stężenie substratu nie ma wpływu na szybkość reakcji, no bo nieważne, ile będzie cząsteczek substratu, jak one nie pasują do centrum aktywnego, no to i tak reakcja nie będzie zachodzić.
I dlatego ten rodzaj inhibicji nazywa się niekompetycyjną, no bo tutaj nie ma żadnego competition, po prostu centrum aktywne nie pasuje do substratów, tak długo jak ten inhibitor jest przyłączony. Możecie się jeszcze zastanawiać, skąd wiadomo, czy jakiś aktywator, czy inhibitor ma dany enzym włączyć czy wyłączyć, w jaki sposób, jakby skąd komórka wie, jak to jest regulowane, jak to działa. To jest generalnie bardzo skomplikowane i bardzo różne procesy są regulowane w różne sposoby, ale jeden ze sposobów to jest to, co mówiłam w poprzednim odcinku o mechanizmie ujemnego sprzężenia zwrotnego. Czyli może być tak, że tym inhibitorem alosterycznym albo niealosterycznym będzie na przykład końcowy produkt jakiegoś szlaku metabolicznego. Albo jakieś czasami produkty pośrednie mogą być aktywatorami albo inhibitorami. Niekoniecznie muszą to być jakieś osobne zupełnie cząsteczki. Mogą to być produkty czy produkty pośrednie szlaku metabolicznego, który jest katalizowany przez dane enzymy. I jest jeszcze jedna rzecz, i ja to szczerze mówiąc przeczytałam dopiero jakoś w ostatniej chwili przed nagrywaniem tego odcinka, że mamy nie tylko inhibicję allosteryczną, ale może być też aktywacja allosteryczna. Czyli że istnieją takie aktywatory, które przyłączają się do miejsca allosterycznego, ułatwiają szybkość reakcji, powodują, że centrum aktywne jeszcze bardziej pasuje do substratu. Aczkolwiek ja się z tym pierwszy raz spotkałam. Wydaje mi się, że częściej się mówi o tej inhibicji allosterycznej i że na maturze też raczej, jeżeli są zadania, to właśnie z inhibicji kompetycyjnej, niekompetycyjnej. Nie spotkałam się za bardzo z tą aktywacją allosteryczną, no ale warto może wiedzieć, że coś takiego istnieje, żebyście nie doznali konsternacji, jeżeli kiedyś się coś takiego na przykład na maturze pojawi. No i jeszcze ostatnia rzecz, o której musimy powiedzieć w kontekście inhibicji, to jest to, że inhibicja może być odwracalna bądź nieodwracalna. I odwracalna to jest ten typowy sposób regulacji szlaków metabolicznych. To jest sytuacja normalna, czyli inhibitor, ale również aktywator, w zależności czy chodzi o aktywację czy inhibicję. Przyłącza się do danego enzymu, potem się odłącza w zależności od potrzeb, czy wymagane jest jeszcze hamowanie, czy potrzebne jest aktywacja danego szlaku metabolicznego. W zależności od sytuacji te inhibitory i aktywatory się przyłączają, odłączają. Ale mamy też inhibicję nieodwracalną i to jest taka sytuacja, gdzie inhibitor, cząsteczka inhibitoru trwale przyłącza się do enzymu. Tutaj akurat pokazałam, że ona się przyłącza do tego miejsca allosterycznego, ale ona się też może przyłączać do centrum aktywnego. W każdym razie chodzi o to, że ten inhibitor przyłącza się trwale, czyli jakby wyłącza ten enzym na stałe, zabija ten enzym. Także to jest sytuacja, która raczej tak normalnie nie występuje. To ma miejsce w przypadku działania różnego rodzaju trucizn albo niektórych leków. Zresztą leki często też są truciznami, wszystko jest kwestią dawki. Ale tutaj mogę podać takie dwa przykłady substancji, które działają właśnie w ten sposób, na zasadzie inhibicji nieodwracalnej. I jedno to jest składnik gazów bojowych, związek, który się nazywa diizopropylofluorofosforan i on działa na układ nerwowy. Hamuje enzym esterazę acetylocholinową, nieodwracalnie uniemożliwiając przekazywanie impulsów nerwowych, czyli po prostu poraża układ nerwowy. Natomiast drugim przykładem jest antybiotyk penicylina, która nieodwracalnie hamuje u bakterii enzym transpeptydazę peptydoglikanu, który bierze udział w budowie ściany komórkowej. Oczywiście nie musicie tego zapamiętywać, to jest tylko taki przykład, żeby nie mówić czysto hipotetycznie o tej inhibicji nieodwracalnej. Także to by było na tyle, jeśli chodzi o czynniki wpływające na aktywność enzymów. I teraz zrobimy sobie jeszcze krótkie podsumowanie tego wszystkiego, tych wszystkich trzech odcinków na temat enzymów, żeby to jakoś zebrać do kupy. Także tak, enzymy są zwykle białkami, aczkolwiek, tak jak mówiłam, mamy też ribozymy, czyli te enzymy zbudowane z kwasu rybonukleinowego i białek również. Działanie enzymów polega na przyspieszaniu czy też ułatwianiu bardzo znaczącym reakcji poprzez obniżenie energii aktywacji. W jaki sposób to się dzieje, to Wam mówiłam, że po pierwsze chodzi o zbliżanie ze sobą substratów, a po drugie o taki wpływ na cząsteczkę substratów czy cząsteczki substratów, żeby wiązania w tych cząsteczkach mogły się zerwać i mogły powstać nowe wiązania. Mówiliśmy o tym w pierwszym odcinku więcej. Enzymy wykazują specyficzność substratową i katalizowanej reakcji, czyli że zasadniczo dany enzym zwykle pasuje do jakiegoś jednego substratu albo jakiejś grupy substratów i katalizuje albo jedną reakcję, albo jakiś jeden rodzaj reakcji, ale generalnie enzymy są pod tym względem takie wybiórcze, wyspecjalizowane. Enzymy mogą być proste lub złożone, czyli mogą się składać albo po prostu z łańcucha polipeptydowego, albo mogą mieć tą dodatkową część niebiałkową, czyli ten kofaktor.
Substraty przyłączają się do enzymu w centrum aktywnym, które jest dopasowane kształtem do substratu. Tu przypominam ten model indukcyjnego dopasowania. No i czynniki wpływające na aktywność enzymów to temperatura, pH, stężenie soli, to jest to, co omawialiśmy w poprzednim odcinku, oraz stężenie substratów, obecność aktywatorów i inhibitorów. No i inhibicja, aczkolwiek prawdopodobnie też aktywacja, może być kompetycyjna lub niekompetycyjna, odwracalna zazwyczaj, no i może być też inhibicja nieodwracalna i to jest ta, która najczęściej ma wpływ negatywny. No i wreszcie reakcje katalizowane przez enzymy, rzadko kiedy występują pojedynczo, zazwyczaj tworzą szlaki krótsze lub dłuższe, bądź cykle metaboliczne. A więc to by było na tyle, jeśli chodzi o enzymy. Ale poza enzymami mamy też jeszcze parę innych, bardzo ważnych bohaterów metabolizmu. I to jest na przykład ATP, różnego rodzaju koenzymy, przenośniki elektronów. I o nich sobie powiemy jeszcze w następnym odcinku, ponieważ musimy poznać te cząsteczki i wiedzieć, jak działają, zanim zaczniemy omawiać procesy metaboliczne, bo inaczej nie da rady ich zrozumieć. Także dziękuję serdecznie patronom z ostatniego miesiąca, którzy wpłacili dowolną kwotę na mój kanał. Linki do wpłat macie jak zawsze w opisie pod filmem. Bardzo dziękuję osobom, które decydują się na ten gest w moją stronę. No i dziękuję Wam za uwagę i zapraszam do następnego odcinka.